Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Dalszy ciąg, co powinienem uczynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Margaret Davis. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Apokalipsa, rozdział 1, werset 7. I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się skrzynia przymierza Jego w świątyni Jego, i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi, i upadł wielki grad. Apokalipsa 11, werset 19. Kiedy świątynia Boża w niebie otworzyła się, jakże triumfalny czas nastąpi dla tych, którzy byli wierni i oddani. W świątyni widoczna będzie Arka Świadectwa, w której umieszczono dwie kamienne tablice, na których jest wpisane Prawo Boże. Te kamienne tablice zostaną wyjęte z ukrycia i będzie na nich widoczne 10 Bożych przykazań wyrytych palcem Boga. Te kamienne tablice, obecnie leżące w Arce Świadectwa, będą przekonywującym dowodem prawdy i obowiązujących żądań prawa Bożego. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Hebrajczyków, rozdział 10, werset 35-36. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej, stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. 1 Tesaloniczan, rozdział 4, werset 16-17. Pośród wstrząsów ziemi, rozbłysku błyskawic i łoskotu grzmotów głos Syna Bożego wywoła śpiących świętych. Popatrzy On na groby sprawiedliwych, a potem znosząc swoje ręce ku niebu zawoła: obudźcie się, obudźcie się, obudźcie się, którzy śpicie w prochu, i powstańcie. Jak ziemia długa i szeroka, umarli usłyszą ten głos, a ci, którzy usłyszą, ożyją. A cała ziemia zabrzmi dźwiękiem kroków przewyższających odgłos wielkiej armii z każdego narodu, rodzaju, języka, ludu. Wyjdą z więzienia śmierci ubrani w szaty nieśmiertelnej chwały, wołając: gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? Żyjący sprawiedliwi wraz ze zbudzonymi świętymi połączą swoje głosy w długim, radosnym okrzyku zwycięstwa. I będą mówić w owym dniu: oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi, to Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy się i radujmy się z Jego zbawienia. Izajasz 25, werset 9. Żywi sprawiedliwi są przemienieni w jednej chwili w oka mgnieniu. Na głos Boga zostali uwielbieni, a teraz są uczynieni nieśmiertelnymi i wraz z powstałymi świętymi są porwani na spotkanie Pana w powietrzu. Aniołowie zbierają razem wybranych z czterech stron świata, z jednego krańca nieba po drugi. Małe dzieci są zanoszone przez świętych aniołów w ręce ich matek. Przyjaciele na długo rozdzieleni przez śmierć są teraz połączeni, aby już nigdy więcej się nie rozstać, i wśród radosnych pieśni występują razem do miasta Bożego. Potem widziałam, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach, i wołali głosem donośnym, mówiąc: zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u baranka. A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców i czterech postaci i upadli przed tronem na twarze swoje i oddali pokłon Bogu, mówiąc: amen. Błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. I odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie: któż to są ci przyodziani w szaty białe, skąd przyszli? I rzekłem mu: Panie mój, Ty wiesz. A on rzekł do mnie: to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, wyprali szaty swoje, wybielili je we krwi baranka. Apokalipsa, rozdział 7, werset 9-14. On nas nagrodzi.
Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Apokalipsa 22, werset 12. Jesteśmy przyjęci wyłącznie przez zasługi Chrystusa, a dzieła łaski, uczynki miłosierdzia, jakich dokonujemy, są owocami wiary. Stają się one dla nas błogosławieństwem, gdyż ludzie mają być nagrodzeni stosownie do swych uczynków. To bądź zasług Chrystusa czyni nasze dobre uczynki godnymi przyjęcia przez Boga, a łaska uzdalnia nas do wykonywania czynów, za które On nas nagradza. Cokolwiek jest uczynione z miłości, jakkolwiek małym może się wydawać w ocenie ludzi, jest przyjmowane i nagradzane przez Boga. Wierność i uczciwość w małych rzeczach, spełnianie małych obowiązków i drobnych uczynków życzliwości osłodzi i uszczęśliwi drogę życia. A gdy zakończy się nasze dzieło na ziemi, każdy z drobnych obowiązków dokonanych wierności będzie doceniony jak drogocenny klejnot przed Bogiem. Żaden akt niesamolubnej służby, choćby mały i prosty, nie zginie na wieki. Przez zasługi przypisanej sprawiedliwości Chrystusa woń takich słów i czynów zachowana jest na wieki. Nagroda, chwała niebios darowana zwycięzcom będzie proporcjonalna do stopnia, w jakim przedstawiali oni światu charakter Chrystusa. Korona życia będzie błyszcząca lub przyćmiona, będzie połyskiwać wieloma gwiazdami lub będzie rozświetlona niezliczonymi klejnotami stosownie do naszego kierunku działania. Dzień po dniu możemy kłaść dobry fundament w stosunku do czasu, który ma przyjść. Przez samozaparcie, przez służbę ducha misyjnego, przez skupianie się na wszelkich dobrych dziełach, jakie tylko możliwe są do spełnienia w naszym życiu, przez szukanie możliwości reprezentowania Chrystusa w podobieństwie charakteru, aby pozyskać wiele dusz dla prawdy, będziemy mieli wzgląd na nagrodę. Lecz roztropni jaśnić będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Daniela, rozdział 12, werset 3. Każdy, kogo mieli możliwość uratować, dodaje gwiazd do ich korony, chwały i powiększa ich wieczną nagrodę. Dusza uratowana w Twojej własnej rodzinie lub w Twoim sąsiedztwie przez Twoją wytrwałą, pilną pracę przyniesie tak wiele czci imieniu Chrystusa i będzie błyszczeć jak tak jasno w Twojej koronie, jak gdybyś znalazł tę duszę w Chinach lub Indiach. Z niedającą się opisać radością rodzice widzą koronę, szatę, harfę dane ich dzieciom. Dni nadziei, trwogi dobiegły końca. Ich dzieci zostały odkupione. Tak mówi Pan, powstrzymuj swój głos od płaczu, a swoje oczy od łez, gdyż jeszcze będziesz miał nagrodę za swój trud, mówi Pan. Wrócąc z ziemi wroga, jest jeszcze nadzieja dla Twojego potomstwa, mówi Pan. I wrócą synowie do swoich siedzib. Jeremiasz, rozdział 31, werset 16. Nie jesteśmy rozdzieleni na zawsze, lecz spotkamy umiłowanych, którzy śpią w Jezusie. Oni powrócą z ziemi wroga, dawca życia powraca. Miliardy świętych aniołów towarzyszą mu w jego drodze. Zrywa on sznury śmierci, łamie okowy grobu. Drogocenni więźniowie wychodzą w zdrowiu i wiecznym pięknie. Gdy małe niemowlęta wychodzą jako nieśmiertelne ze swoich posłań z progu, natychmiast lecą na skrzydłach w ramionach ich matek. Spotykają się ponownie, aby nigdy więcej się nie rozstać. Jednak wiele z tych małych nie ma tam swojej matki. Aniołowie przyjmą te pozbawione matek niemowlęta i zaprowadzą je do drzewa życia. Jezus umieści złoty pierścień światłości, koronę na ich małych główkach. Spraw Boże, aby jak najwięcej matek mogło się tam znaleźć, po to, by drobne skrzydełka tych maleństw mogły być złożone na ich radosnych łonach. Zobaczymy znowu nasze małe dzieci, spotykamy je i rozpoznamy na niebiańskich dziedzińcach. Złóż swoją nadzieję w Panu i nie martw się. Pieczęć lub znak wierzących rodziców osłoni ich dzieci, jeśli sami są wyćwiczeni w wychowaniu i napominaniu przez Pana. Niektórzy rodzice pozwalają szatanowi kontrolować swoje dzieci.
to też nie znają oni one ograniczeń i pozwala im się na trwanie w niecnym usposobieniu, porywczości, samolubstwie, nieposłuszeństwie. Gdyby te dzieci umarły w takim stanie, nie byłyby zebrane do nieba, gdyż to samo zło usposobienie objawiłyby w niebie. Gdy Pan kompletuje swoje klejnoty z rozkoszą, przypatruje się człowiekowi oddanemu, szczeremu, uczciwemu. Aniołowie są zatrudnieni, aby dla takich właśnie sporządzać komory. Dla tych okrytych klejnotami, niczym gwiazdami koronach, odbijać się będzie światło, które promieniuje z tronu Bożego. Niektórzy będą mieli jaśniejsze korony od innych, jednak wśród odkupionych nie będzie zazdrosnych myśli w niczyim sercu. Każdy będzie doskonale usatysfakcjonowany, gdy wszyscy będą nagrodzeni stosownie do ich pracy. W Królestwie Bożym pozycja nie jest zdobywana przez protekcję, nie jest zdobywana przez zasługi, ani nie otrzymuje jej się przez arbitralne nadanie. Jest ona rezultatem posiadanego charakteru. Korona i tron są znakiem osiągniętego stanu, znakiem zwycięstwa nad samym sobą przez łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Każde osiągnięte zwycięstwo jest klejnotem w koronie żywota. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Jakuba, rozdział 1, werset 12. To Chrystus ukształtowany wewnątrz czyni człowieka godnym otrzymania korony życia, która nie przeminie. Charakter ukształtowany według boskiego podobieństwa jest jedynym skarbem, jaki wolno nam będzie wziąć z tego świata do tego drugiego. Ci, którzy w tym świecie stosują się do wskazówek Chrystusa, wszelkie uzyskane z pomocą Boga osiągnięcia zabiorą ze sobą na dwór niebiański i w niebie będziemy je nieustannie udoskonalać. Jakże więc ważny jest rozwój charakteru w tym życiu. To duchowy i moralny charakter ma wartość w niebie. Przetrwa on grób i uczyniony zostanie chwalebnym w nieśmiertelności przez nieskończoną wieczność. Chrystus zakończy dzieło na tej ziemi, a gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju, a liczba ich jak piasek morski, i ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane, i spadł z nieba ogień i pochłonął ich. Przy końcu okresu 1000-lecia Chrystus powraca ponownie na ziemię, kiedy wstępuje w przerażającym majestacie, wzywa umarłych, niegodziwych, aby się obudzili i otrzymali swój wyrok. Pan bowiem powstanie jak na górze Perazym, jak w dolinie Gibeon się uniesie, aby dokonać swojego dzieła. Niesamowite to jego dzieło, aby wykonać swoją pracę. Dziwna to jego praca. Izajasz, rozdział 28, werset 21. To nie jest ze strony Boga samowolnym aktem siły, lecz ci, którzy odrzucili Jego łaskę, zbierają to, co zasiali. Bóg jest źródłem życia i jeśli ktoś wybiera służbę grzechowi, oddziela się od Boga i w ten sposób pozbawia się życia. Jest daleki od życia Bożego. Efezjan, rozdział 4, werset 18. Chrystus mówi, wszyscy, co mnie nienawidzą, śmierć kochają. Przypowieści 8:36. Bóg daje im na pewien czas życie, aby mogli rozwinąć swój charakter i okazać swoje zasady. Dokonawszy tego, przyjmują skutki swego własnego wyboru. Przez życie w buncie szatan i wszyscy, którzy się z nim zjednoczą, wyznaczają sobie miejsce tak dalekie od zgodności z Bogiem, że Jego rzeczywista obecność jest dla nich ogniem pożerającym. Chwała tego, który jest miłością, zniszczy ich. Dla grzechu, gdziekolwiek on jest, Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Hebrajczyków, rozdział 12, werset 29. We wszystkich, którzy poddają się Jego mocy, Duchu Boży trawi grzech, lecz jeśli ludzie przylgną do grzechu, zostaną z nim utożsamieni. Wówczas chwała Boga, która niszczy grzech, musi także ich zniszczyć. Bo oto przychodzi dzień pałający jako piec, w którym
Wszyscy pyszni i wszyscy czyniący niezbożność będą jako ciernisko, a po Pani jeden dzień przyszły, mówi Pan zastępów. Także im nie zostawi ani korzenia, ani gałązki. Malachiasz, rozdział 4, werset 1. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba do Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nami. I oczy wrzeką ze z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy minęły. Apokalipsa 21, 1-4. Dziękuję.